Volvo ma bezpieczeństwo w genach. To jest w ogóle firma, która pierwsza już w latach 20. wprowadziła bezpieczeństwo w ogóle do rozpatrywania w kategorii tego, że samochody mają być bezpieczne. Wcześniej o tym nikt nie myślał. Auta miały być trwałe, miały być chętnie kupowane, miały być szybkie, ale nikt nie myślał, że powinny być bezpieczne. I ta idea przetrwała 90 lat. Przez cały czas, kiedy Volvo produkuje samochody, to jest taka ambicja naszej marki. Oczywiście poza tą samą strukturą stali, która jest zawarta w karoserii, gdzie jest bardzo duża domieszka i duże użycie stali borowej, najtwardszej, Volvo XC60 ma bardzo dużo systemów elektronicznych. Do tej pory Volvo miało systemy, które w sytuacjach nagłych samochód wyhamowują przed przeszkodą. Jest to hamowanie automatyczne. W XC60 poszliśmy krok dalej. Ten samochód w sytuacji krytycznej będzie także omijał przeszkodę, zaingeruje w kierunek samochodu, w jego trajektorię i będzie starał się przeszkodę ominąć. Jednocześnie systemy tego samochodu wykrywają pieszych, rowerzystów, inne pojazdy, a nawet duże zwierzęta. Volvo jest marką bardzo chętnie wybieraną przez zawody wolne oraz przez biznes. Natomiast Volvo XC60 to jest samochód, który troszeczkę rozszerzy naszą grupę docelową. Przekona także do siebie tych, którzy Volvo nigdy nie rozpatrywali. Design ma dwie wielkie zalety. Po pierwsze, on urzeka właśnie tę taką duchową część nas. To jest taki pierwiastek emocjonalny. Ale z drugiej strony, schodząc na ziemię do tabelek Excela, design także sprzedaje. Samochody muszą być ładne, aby ludzie je kupowali. Volvo XC60 pokazuje, że nasi styliści są w formie. Z zewnątrz samochód ma piękne proporcje i zawdzięcza to nowej płycie podłogowej. W środku pokazuje wszystko to, co najlepsze w skandynawskiej stylistyce. Tam jest elegancko, luksusowo, ale jednocześnie jest tam duch minimalizmu. Nie ma nadmiaru pokręteł, ponieważ jest jeden centralny ekran dotykowy. Są naturalne materiały, takie jak naturalna skóra, naturalne drewno.